Witajcie drodzy kochani. W dzisiejszym programie chciałem opowiedzieć kilka słów na temat związków aluminium. Otóż w naszym ciele, w ludzkim ciele są dwa miejsca, w którym wchłaniamy wodę. Jeżeli się kąpiemy w morzu, jeżeli się kąpiemy w oceanie, czy w zwykłym morzu, czy w jeziorze. Nasze ręce i nasze nogi, nasze stopy dokładniej mówiąc, wchłaniają najwięcej płynów. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że obecnie są robione podkładki do butów, które mają na dolnej części po prostu zamontowane aluminium. Po prostu ten aluminium idzie zauważyć, po prostu jest tam przyklejona warstwa aluminiowa. Co się dzieje, jeżeli nam się poci noga w takim bucie, gdzie jest wkładka z aluminium? Po prostu zachodzi reakcja chemiczna i związki aluminium przechodzą do naszego organizmu z potem. Jeżeli ktoś musi być w butach no, ileś tam godzin na ulicy, czy jeżeli ktoś pracuje bardzo ciężko i ma takie wkładki właśnie, które mają aluminium na spodzie, wówczas to aluminium się dostaje, drodzy kochani, do waszego organizmu i po jakimś tam x czasie, nie będę mówił czy to jest rok czy dwa, no po prostu macie Alzheimera, czyli chorobę po prostu z problemami z pamięcią i tak dalej, i tak dalej. Ponieważ te związki aluminium przenikają z potem do waszego organizmu, do waszych stóp i dostają się totalnie do waszego organizmu. To jest bardzo, bardzo istotny punkt, żebyście nie kupowali podkładek, które mają podkładkę aluminiową od spodu. Bo jeżeli kupicie takie podkładki, takie buty z takimi podkładkami, po prostu jesteście narażeni na szwank waszego zdrowia. To musicie sobie jasno powiedzieć. I sprawdźcie wasze po prostu podkładki, czy czasami nie znajduje się aluminium pod spodem. Warstwa aluminiowa pod spodem, od spodu podkładki. Jeżeli tak jest, no po prostu musicie zmienić podkładki lub po prostu odkleić to aluminium i po prostu wyrzucić do kosza. To samo odnosi się do spray. Jak już wcześniej mówiłem w moich filmach, spraye, które są benzen i chlor, które po prostu są dla nas trujące, są naszymi wrogami tak naprawdę. Nie polecam stosowania właśnie tych spray, ponieważ też również zawierają związki aluminium. Jak również gotowanie w garkach aluminiowych, używanie widelców aluminiowych, używanie łyżek aluminiowych, używanie puszek aluminiowych do przechowywania przetworów, do przechowywania pewnych płynów. Nie jest to polecane. Jeżeli chcecie przechowywać pewne zaprawy czy pewne produkty, używajcie do tego albo możecie mieć słoiki w słoikach, albo jakieś zrobione z gliny jakieś naczynia, ale nigdy nie używajcie pojemników aluminiowych, ponieważ to będzie oddziaływać również na jakość waszej żywności. Jak również czekolady zawijane są w folię aluminiową, czyli po prostu też ta folia aluminiowa jest wykorzystywana już w wielu jakby sektorach i jest naprawdę bardzo szkodliwa. Już wolę kupić czekoladę, która jest zawijana w papier, czy w jakiś specjalny papier do tego przystosowany, po prostu i owijana jest w ten papier, dana czekolada, ale nie kupiłbym naprawdę czekolady, która jest zawijana w aluminium, ponieważ związki aluminium są szkodliwe i osadzają się w naszym organizmie i naprawdę są bardzo, bardzo szkodliwe. Dlatego właśnie, drodzy kochani, robię ten film dla was, żebyście się dowiedzieli o tych podkładkach do butów, ponieważ to jest taki niby bagatelny, niezbyt zauważalny aspekt, ale jednak bardzo, bardzo szkodliwy dla naszego organizmu i tutaj po prostu wiele osób w Hiszpanii ma Alzheimera, ma po prostu zaniki pamięci. Ponieważ raz, stosowana jest bardzo często chlor do dezynfekcji, szczególnie do łazienek i do toalety, a dwa, podkładki są tutaj na zachodzie już wdrażane właśnie z aluminium, tak żeby ludzie nosili obuwie, które ma te podkładki aluminiowe, żeby to aluminium się już dostało do waszego systemu. Także to jest taka informacja dla was, a na marginesie chciałem skomentować, nasza firma Energy Aron produkuje aronit mineralny, który jest bardzo zdrowy, możecie go zakupić na linku pod YouTube'em. Dziękuję państwu za uwagę, pozdrawiam serdecznie, z Teneryfy i do widzenia.